A w dzisiejszym odcinku robimy 4 CP na poziomie 47 oraz odbieramy telefon od Filipa. Zapraszam. Witamy Was ponownie w 32 odcinku Zagrajmy w No Style. Ja jestem Fileman, a obok mnie jest Max. Witam! No dobra, to robimy teraz CP 47. Dobra, to chodź za mną, Max. No idę, idę. I właśnie, tu jest jeden mały haczyk. CP 47 nie jest jedno. Jest ich... Kurde, nie w tą stronę. Dawaj tutaj. Jest ich 4. Tak, 4 CP w różnych miejscach. Możecie sobie to znaleźć na stronie internetowej, tam jakieś, wpisać po prostu CP 47 i wam na pewno wyskoczy jakaś adnotacja do tego i gdzie te CP się znajdują po kolei, bo trzeba po kolei wszystkie zaliczać. Dobra, to idziemy. No właśnie, a propos profesji, to biliśmy. No, ja 30, a ty jaki? 27, 28 prawie, nie? No. Ale się wbije później jeszcze. No, powoli się będzie wbijało, no. 35. Spokojnie. Kurde, nie lubię, jak one się patrzą, te oczy. No, dziwne, ale dobrze, nie biją przynajmniej. Dobra, to wchodzimy tutaj. To jest słabe. O, tutaj można wygrać sztylet. Dobra, włazimy. No właśnie. No. Można we dwóch robić? O, sztylet, może jakiś fajny wypadnie. Dobra, tam wchodzimy. Do Sina będzie może mi pasował. No. Stara legenda tak wypada. O, by było zarąbiście, nie? A na którym miejscu było, bo ja mam sposób na to. Właśnie... Bo się klika raz na to, a później dwa razy na inne miejsce i czasami tak się udaje. Ja, ale właśnie nie wiem na którym, to było chyba na drugim. Chyba na drugim. Zaufam ci. Ja. Niesłusznie uwięziony, lol. No. Niesłusznie. Wbił mi się tutaj ładnie żółwik na 406. One są małe Boeingi. Jakie one mają staty? Wow, jakie odporności te Boeingi mają. 100% na wszystko. Wow. Nieźle. Mam jakąś dźwignię, otwieram. A, czy tam byle co otwieramy. Może tutaj stąd wyjdziemy, nie wiem jak to się wychodzi. Naprawdę nie znam tej mapy. Niektóre mapy pamiętam, tak, bo grałem, ale tej mapy już nie pamiętam. No ja byle gdzie chodzę, nie? O, super, wyskoczył mi jakiś gościu. Bijemy. Jaki on ma staty? A, światło. Ocny, pomóż nam, rekrut Kenko, lol. Spokojnie. Help me. Ej, a ten mój właśnie Tomek, co mówiłem. Tak jak widzicie, o Jezu, tutaj mam wszystkie pogmatwane od razu. To właśnie but mi się spalił. Próbowałem złączyć buty, ale niestety spalił mi się obydwa i jakoś muszę teraz bez butów łazić. Na gołe lasa, na gołe pięty. Właśnie, gdzie jak spiłem? Mam ja mówić. Jak spiłem sobie na kremie. No jak spiłem trochę na kremie i na posterunku Fernon tutaj. Dobra, dawam. Dawaj, obkręciłem to? Już nie pamiętam. O kurde, czekaj, spróbujemy. Pójdziemy jeszcze, zobaczymy, to się obkręciło, bo nie wiem właśnie, czy to... Kurde, teraz nie wiem. Dobra, nieważne. Niech będzie użyta. I właśnie tylko ma założyłem mu ten na 405. Ten mieczek cały ładny. Kurde, na BB nie pójdziemy. No trudno. Trudno tam. No. Będą inne BB. Dokładnie. Dobra. Ostatni Kenko. Znowu pewnie będzie niesłusznie uwięziony. A nie, słusznie. Teraz było słusznie. Słusznie, niesłusznie, no. Masz wyjście czy coś, czy nie? Nie mam właśnie żadnego wyjścia. Nie wiem, nie są tej papy kompletnie. W ogóle. O, BB. O, jestem tam, gdzie ty. O, ciekawe. Ciekawe, no. Labirynt. Jest tu, nie? Ha.
UPIA. Motherfucker. Udrz. Ładnie hity lecą. Już się robimy elitą. Dobra, ty idź tam, ja idę tam. Ja idę w dół. No. Pomieszczenie ciszy, jesteś uwięziony na 40. No, a ja idę właśnie gdzieś dalej, może już jestem ku wyjściu, jestem już powoli, wiesz. O, 3 skrzynki sobie otworzę. O, super, no i jest. I walka. Metalowa sztabka, puste pudełko. A, no. I duży eliksir życia jeden. 30 sekund ciszy. No, będziemy musieli sobie ja będę musiał sobie jakieś buty kupić. Pewnie sobie kupię jakieś do złączenia, bo złączone już buty są strasznie drogie i nie, to nie dla mnie coś, bo to jest... Idę ci pomóc, Kenko. Kenko, jo. Kenko. Dobra. Tu musimy jeszcze robić. Założyłem sobie to właśnie, tą nagłówkową, także mam trochę HP. 4600, nieźle, nie? Ja mam 4400, o. A, umrę tutaj. Lol, ile HP mają moi. A to na pewno dobra droga? A nie wiem, człowieku, przecież ja idę na... ślepo idę. No dobra. No dobra, dobra, no. O, chyba to wiesz co? Mi się zdaje, że to będzie ta końcowa droga, proszę, ta nie. Jest! Jos, chyba to jest to. No. Wyjście to jest. A, bo jest wyjście. Kumko, deszcz. Dawaj, ciśniemy tych rozbójników tutaj. Może w jakimś... filmiku pokażę jedną BB. Jak będziemy we dwóch robili najlepiej. Bo nie wiem, przyspieszony. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie nam, nie? No, nigdy nie wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. No i CP zrobione. Miotacz. A, dobrze, trafiłeś sztylet. Nie? Na 4-8. Wezmę sobie na hazard go. Lol, już ten gościu ma tu HP. No dobra, to idziemy teraz do... O, kwiaty dźwięku, super. Teraz co mamy? Uda się do wyjścia świątyni B1. Czyli... Ale chyba to będzie trzebało samemu, chyba. Ja nie wiem. Dobra, jesteśmy teraz w świątyni Feron 1. Tutaj gdzie są 4 stare CP. 4-6, 4-5, 4-4. Dobra, idziemy teraz do góry. Do północnego wyjścia, tam gdzie się znajduje drugie CP 47. Fuck yeah. Ciekawe, czy będzie takie same i z trudniejszymi bossami. O ja, kumko, rozbójniki. Dawaj. Wow. Mogę wziąć, łączyć speeda teraz, już za późno. O ile tu ich jest, ja pierdzielę. Ja pier, papier. No bez kitu. Jakie miałem staty. Wow, nieźle, dobra. Dobra, ja wiesz co, jak tylko tam już będziemy koło CP, ja od razu wchodzę. A ty ten, a tu możemy sobie ten, zmęczone piechury walić, wiesz, bo tutaj... Bo właśnie zabiłem paru. O, no dobra. Ja już włażę i będę czekał na ciebie tam w lobby. Lobby, recepcjonist. Kurde, nie można kontynuować jako grupa, czyli sami robimy. Ja wchodzę już. A ja nie wiem, jak się robi. Ja też nie. O, tu znaczy to się jest proste chyba jest. Ja już wchodzę. Dobra, ja też wchodzę. Wiesz co? Tu, o, wiesz, małe co jest CP. Czyli tu trzeba gdzieś tylko przemieszczać się między tymi. Dobra, w lewo, w prawo. Ja idę w prawo, wiesz? Na początku w prawo idę. To ja w lewo, odmiana. Dobra, dawaj.
Likwiduj wszystkich wojowników, Kenko, o nie. O ja. Yeah. Właśnie, niedługo będziemy mogli zdobyć klifa, także się tutaj już staramy. Właśnie, może powiemy wam, do czego są te na perły z uznania Kenko. Chociaż sam nie wiem do końca. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy się mylę. A tego nie będę wam na razie mówił. I sprawdzę te informacje i powiem. Ale. Znowu tam bawiliśmy się z tymi całymi... Te Kenko wojownik... A, bo to 50 elitarne. No. Można już... O. A, wiem, co tu chodzi już chyba. To ja już mam wyjście tu. Ale musisz dwa uaktywnić, czyli jeden... I patrz, nie będę mógł wyjść teraz, widzisz? Patrz. Więc nie widzisz tego. Masz jeszcze jedną nieskończoną misję, czyli musimy jeszcze jedno... Jeden klawisz, ten... Klawisz. A co mi wyskoczyło? Herbatnik, ja? Czy coś tam? Ja idę teraz w lewo, a w lewo pójdę, czekaj, co tam będzie. A ja pójdę w prawo. Było wyjście po prawo, jakiś przycisk, czy coś? Nie wiem. Dobra, ja już wyszedłem. Tam też, to po prawej też jest przycisk właśnie. Ja już wyszedłem z CP, raz, dwa zrobiłem. Tylko teraz muszę się uważać, bo tutaj chyba wskoczył na mnie. A nie, myślałem. Dobra, usiądę sobie i teraz będziemy się kierowali do wschodniego wyjścia świątyni B1. No dobra, jesteśmy znowu tutaj na środku i idziemy do wschodniego wyjścia, czyli do następnego CP. To pewnie też samemu trzeba. No, chyba tak. O no. To taka nazwa, zamknięta czasu przestrzeń, czy samemu. No, mi się zdaje. Ale by to małe było to CP. Kurde, znowu. Nie lubię takiego czegoś. Dobra. Ale grupa jest super. Jaka grafika, widzisz? Jestem ciemny. A. Wow, w ciemnościach się ukrywam. Aha, bo to jest takie coś, że ty... Oni się tu ukrywają w ciemnościach. Kurde. Śmieszne. Dobra, ja stąd idę. Wow, fajnie. Lol, jakie mroczne. No nie? Tu można się... Ale tu piechurów zmęczonych. Pobij to mi. O, za chwilę nam się zaliczy misja. Ale bez kiu fajnie to zrobili, naprawdę, podoba mi się to. Że oni się wkryją w ciemności i wiesz, i wtedy... Halo? No. No, w tej chwili nie. A, bo nie mogę. Ty zadzwoń za jakieś 10 minut, 15. Bo kręcę let's playa. Tak, tak. Bo teraz nagrywam z kolegą, nie? No dobra. No. Dobra, czyli znowu trzeba opuścić grupę. Włożymy sobie. Chodzę za ten telefon. Jo, spoko. Te telefony są już takie... Częste. Tak. Ale ja już wszedłem do CP. No ja też wszedłem. Wszedłam. A to tutaj trzeba trzy aż te. Odblokować. Trzy aż takie przyciski? A no ta, bo piszę. Piszę, idę w lewo, a ty? Ja tam, no to się poszedłem w lewo już. Aktywnie te trzy na te i... Idziemy stąd. Trzeba... Ucieczka. Ucieczkę robi. No, uciekamy. O! Ej, brama jest zamknięta, lol. Ja już sobie ten klawisz odblokowałem i... I teraz muszę dobić tych wszystkich, tych kumko. No i brama jest zamknięta. Aha, jeszcze jeden został. Ja tak już ledwo to zrobiliśmy SP2, nie? A już tak myślę nad SP3, nie? Ale do SP3 nam jeszcze troszeczkę brakuje. Troszeczkę? Oho. No wiesz, tak naprawdę to możemy pozbierać pieniądze i kupić sobie w pudle, nie? Tak, ale wbijać pasy. No, wbijać prawkę tam.
luzik. Teraz w którą stronę? Jak było? W prawo. W prawo, w prawo. To prawo tam jest? Nie wiem, kurde. Nie tam. Jak było w prawo tak, to idziemy tak. Jezu, labirynt, no. Dobra. Idziemy dalej. O, wow, ile tu jest tych elitarnych rozbójników. No, kękumko, kęko. Dobra, może powiemy im, co tak naprawdę kryje się pod Bogdanem i Kumko. O co tak naprawdę chodzi w tym, że my co chwilę mówimy o Bogdanie, Kumko i mistrzu Shushi. Shushi, tak, ja jeszcze mistrz Shushi. Tak. Więc to się zaczęło tak, że oglądaliśmy sobie na pewnym programie, nie będę tu spoilerował, Malanowskiego i partnerów. Tak, o nazwie Miss Sushi. Tak. Miko. To był odcinek 160. Jakoś tak. No i teraz trzeba czekać. No i właśnie w tym odcinku mieliśmy straszną polewkę, ponieważ był Miss Sushi, była Kumko i był Bogdan. Tak, tak. I tak, no i nie będę tu wam zbytnio spoilerował, warto obejrzeć. Chociaż wiadomo, z pewnych przyczyn niektórzy nie oglądają tego, to jest takie detektywistyczno-fantazyjne, że tam wiesz, wszyscy od razu rozwiązują, znajdują wszystko i takie dla mnie. I trochę takie lapsiarskie, jakby to powiedział jeden z kolegów moich. Ale naprawdę... Jestem mistrzem sushi, Bogdan, będziemy mieli dziecko. Nie, to są te takie teksty, które naprawdę zanikną. Nie, czy nie, zostaną w mojej pamięci. No. Dwie minuty, lol. O, przyprawy. Mi zostało już jedna minuta, prawie na chwilkę. Aucha, przygotuj się na śmierć. Mło. Już mam 2/3 te odblokowane. Wstawaj, idioto. Mogę raz umrzeć. Moi dłoni znowu łuk, pif paf, a Kumko złoczyńcom czuje strach przeciw nim, o tak. Nie umiem układać w listę. Kurde, się ptaki u mnie drą, no. Ja nic nie słyszę. I pewnie nasi widzowie też nie będą nic słyszeli, ponieważ jest muzyczka i ja tu śpiewam. Mwahahaha. Bardzo happy. Wow, się rzuciło na mnie 10. U mnie też. A sobie jakoś z nimi dałem radę, dobra. Nie no, żółw spoko jest. Ile ten ma ładne staty? Niestety na ogień ma, ale na mrak ma 10% przynajmniej. Wow. Dobra, wychodzimy, idziemy dalej. Dobra, nie będę was już męczył, nie? Tutaj. Tam głośniki psuję. Udaj się do wyjścia, jeszcze musimy 3 tam. Jakie potki używasz? Ja olbrzymie używam teraz. No ja też olbrzymie, bo ciężko to z tymi gnojami. No. A tam mam. Jak ktoś to się kupi, olbrzymie jeszcze, nie? No. Można nawet trafić na olbrzymie, które kosztują 1500 zł. No, tak czasami jest właśnie, bo jeżeli jest duży... Oh fuck, man! What? Człowieku, jak będziesz szedł w prawo, tam później, nie? To weź sobie, zostaw najlepiej ten lasta, nie? I albo tego eksplozja piorunów. Takie obszarowe bardziej zostaw sobie, nie? Bo wyskoczą ci mnóstwo tych diabelskich wampirków, nie? Także możesz ich ładnie z lasta pocisnąć, ale także może ci żółw umrzeć. Tylko tak jak mi, prawda? O, oh, fuck. Dobra, to zostało jeszcze jeden tylko. Ja chcę Kumko. Kurde. Ja chcę Bogdana. Kurde, wiecie co? Wiecie czemu teraz tak sobie chyba we mnie walą? Ponieważ spaliły mi się te buty. Tam, gdzie było odporności, miałem dosyć dobre. No i... Sobiutka coś tu czuję, bo...
Tam miałem odporności na mrok właśnie 10% i tam ileś i wszystko spieprzyłem. Dobra, ja... Drzwi zostały otwarte. Udaj się do zachodniego wyjścia. Do ostatniego chyba musimy. Którą stronę, iść w lewo czy w prawo? No, na końcu. Na końcu w lewo. Dobra. Teraz odpoczniemy i zobaczymy, jak to mamy. Do zachodniego wyjścia świątyni B1, czyli do ostatniego CP47. No dobra, jesteśmy znowu na środku. I teraz idziemy w lewo, czyli na dół. Yes, of course. Na dół w lewo, dobra. O kurde, mój żółw tutaj. Dobra. Podleczymy go. W tą stronę właśnie. PZZ się mi zmylił. Już do grupy ciebie nie wziąłem, bo wiesz, za chwilę... Znowu ten... jest bez grupy trzeba. No, to będzie chyba... O, szczęśliwe te, do misji. Jap. Nie niszcz je, nie niszcz. Albo ty, a ty masz taką misję, to spoko, możesz bić. Wiecie jak to jest? Tak czasami wiecie, jak ja chcę nagrać odcinek, to czasami nie ma Maxa, czasami powiedzmy mnie nie ma. Czasami się nie chce wbijać. No, czasami się nie chce wbijać, czasami nie chce się zrobić odcinka, bo nie ma się weny, na przykład nie chce się nagrać. Jest się zmęczonym po wbijaniu albo po, nie wiem, po jakiejś ciężkiej robocie. Nie mówię to. Tak. I tak to właśnie wygląda. Że na przykład czasami ja nie mam ochoty wbijać levela, albo jak ja wbiję level, to Max jeszcze nie wbił levela, bo go na przykład nie ma go w domu, albo im jakieś sprawy do załatwienia nie ma. Także odcinki będą spokojnie. Powoli, nie? No. Bo dojdziemy powoli, w końcu. Ale będą. Tak, dojdziemy w końcu do takiego momentu, kiedy już nie będzie w ogóle odcinków. Bo już będę. Wtedy to, boom. No, a wtedy nie będzie odcinka przez miesiąc. O, dojdziemy ty. Wszystko 9-9 i op. 95 level. O, to, bo nie. To i trochę... na Allegro pójdzie, ho. O, no. Nie, no. Ładnie by poszło ty na Allegro, nie? No. Może jakiś koneser kont by kupił, czy co? Koneser kont. Może wiesz, że wszystkich gra ma największy level i wiesz, pan. No tak, no wiadomo. No dobra, lecę. Idę na plażę, na plażę. No plażę. Wiecie, to jest właśnie takie coś, że... Zobaczcie, zaczniemy wbijać dużo levelów, aż w końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy będziemy już ciężko wbija nam się level i naprawdę. Wtedy będziemy... Nie będzie odcinka przez tydzień miesiąc. Nawet... Albo nawet miesiąc, no. No właśnie, będzie odcinka przez miesiąc. Bo będziemy musieli wbijać level, a czasami nam się nawet nie chce wbijać levela, no bo tak to jest, no. Komu się chce siedzieć 2 godziny przed komputerem, żeby wbijać... Albo więcej nawet, no, nawet żeby... więcej, no wiadomo. To jest level. No, bo czasami są spoty zajęte i nie ma jak wbijać, nie? No, na przykład wieczorami trzeba siedzieć. No. Pierwsza, druga w nocy. O kurde, chyba... A nie, przestawiam, dobra. No, a wiecie, a czasami to jest nawet tak, nie tylko samą grą się żyje. Bo trzeba jeszcze gdzieś wyjść, poruszać te stare stawy już, gdzieś odrobić lekcję, no dobra, pouczyć się troszeczkę, nie za dużo. Żeby jakoś tam nie było najgorzej, nie? Tak to właśnie jest. Spokojnie. Ojej, padłem, lol. Masz jeszcze jedno życie, uważaj na siebie jeszcze teraz. Teraz na siebie uważaj, no fucking shit. Także spokojnie, odcinki będą wtedy, kiedy będzie nam się akurat... Będziemy mieli wenę wbijać level, albo... Po prostu... Dobra, ja ten przycisk już mam. Ja już... Nie mam jeszcze drugiego. Ja teraz czasowe, trzeba czekać. Ja odpowiadam na i chodzi o jeszcze o przyjacielu. Ja pousuwałem wszystkich przyjaciół, którzy mam w Nostale. Zostawiłem... Zostawiłeś tylko partnerów, nie? Tak, zostawiłem... Nie o to mi chodzi teraz. Na skumplu to tak, wywaliłem wszystkie na skumplu oprócz tego, ale chodzi mi teraz o komunikator. I o przyjacieli, których to miałem. Przyjmowałem każdego, ale później jakoś tak to wyszło, ponieważ... Każdy zaczął pisać i
Nie wyszło to zbyt dobrze. Ale wiecie, że ja na wszystko odpowiem. Najlepiej pisać na YouTube albo... No, do mnie też możecie pisać, też chętnie pomogę, ci odpowiem. No, także... Chętnie pomagam też w CP, jak ktoś gra na Avalonie. Odpowiadam także na wnosta i na odpowiedzi tutaj z tej paczki całej. Zapraszam do mnie na kanał. Reklama, no. Z pytaniami. No nie, chcę pomóc, tylko wiesz, w razie... Wiadomo. Ktoś nie może zrobić CP czy coś, to chętnie pomogę, no. Spoko. Ja też tam pomagam, jak ja jestem na tym, to pomagam. Nie zawsze, bo powiedzmy jestem gdzieś daleko, albo ja na jestem na Radzie Kuby, albo gdziekolwiek gdzie indziej i nie mogę pomóc, to są takie normalne. Ale jak masz czas, to spokojnie można pójść pomóc. No. To spokojnie, pomagam. Mieć dobry widok widza na ciebie. Yeah. Czekaj. Teraz do mnie ktoś dzwoni. Dobra, ty najpierw do mnie, potem do ciebie, ty. Tym. Raz do mnie, raz do ciebie. Jakie? Aha. No dobra, bo teraz wiesz co? Teraz kręcę akurat Let's Playa, 32 odcinek No Stale i właśnie umarłem, bo zadzwoniłeś do mnie. Ale spoko. Nie no, spoko, pogadajmy sobie troszeczkę. Kręcę Let's Playa, ale to nic. To nic, że umarłem, zabili moich wszystkich petów. Nie, wiesz... Co mówisz? No, wycisz telefon, tak. No nie zawsze o tym pamiętam, żeby wycisz telefon, no bo wiesz... Jak kręcę Let's Playa albo coś, prawda? No trudno, nie wyciszyłem, przepraszam. Nie, nic nie chciałem, tak? Tylko dzwoniłem. Bo Piotr coś tam chciał, wiesz? No, bo coś tam mówił o... że dziecko nie chce odebrać, coś takiego, wiesz, nie? Także wiesz, możesz poglądać sobie odcinek 32 na stale, nie? No i będziesz sławny. Jo, tam neta odłącznego. Jak będziesz miał to sobie oglądnij, bo będziesz wiesz, nie? A czy będziesz słuchać, jak z tobą rozmawiam teraz? No, tak, że będziesz wyróżniony. Jesteś na wizji, ho! Tak, jesteś na wizji, zachowuj się. No to cześć, nara. O, 1 HP miałem, ty prawie padłem. No, a ja też prawie padłem. A telefon miałem na parapecie, także musiałem po niego zsuwać. To się akurat jak nagrywamy, to musi ktoś dzwonić do nas, nie? No, bez kitu. No niedługo trudno. Fajnie. Znaczy, staram się wyciszać telefon. Wyciszam telefon dosyć, nie? No ale akurat dzisiaj zapomnieliśmy. No, dzisiaj ja zapomniałem, ty też zapomniałeś. Trudno. No ale... Myślałem, że to ktoś, wiesz, jakiś gościu z Playce dzwoni. Bym sobie bekę trochę pokręcił, ale nie. Nic z tego. Bo dzwonią tacy naprawdę z Playa, bo... Znaczy dobra, sorry, zaspoilerowałem cholernie. Powiem, wszystkich sieci komórkowych, Play, T-Mobile, wszystkich. Gdyby nie było, że tylko... że prawda, obarczam całą winą jednego operatora komórek. Telefonii komórkowej. Dobra, ja skoczyłem już. Ja mam dwa... I można sobie tak pogadać, wiecie, że na przykład nie mam pieniędzy albo coś takiego. Bekę sobie porobić. Myślałem, że się uda, no ale... Albo Filip. Fuck you! Ile tu gości jest? A! Zabiją mnie. Człowieka chyba wolę deadnąć. No i co teraz mamy? Aha, czyli wiecie co? Oh fuck! To... Wszystkie CP wykonaliśmy, no to jest już chyba prawie... To już jest koniec! Maxiu, rób CP, musimy się pożegnać z widzami. Dobrze. Naprawdę, to już... Tylko 4 CP i to wszystko. Myślałem, że pójdziemy sobie do Nozwail, pogadamy jeszcze trochę. Pokręcimy bekę, ale to nie uda się, no trudno.
Coś CP48? Nie, nie ma, bo właśnie nic nie ma. Wiesz, nie ma nic. I tu pisze, kliknij na przycisk na końcu, szukaj nowych zadań. Czyli taki powinien być przycisk tutaj, tutaj, pa, tutaj, tutaj, tutaj. Powinien być przycisk taki, to pamiętam z tego, jak byliśmy przedtem. To pewnie level trzeba dobić. Tak, czyli to wychodzi na to, że musimy wbić level. No i patrzcie teraz na to. Musimy wbić level 48. Mamy 90% do wbicia. No i komu się chce teraz po nagraniu od razu filmiku, na przykład na drugi dzień wbijać już ten level, żeby zrobić odcinek. No to zrobimy. Ja mam 30%, więc mniej no mam tak, do wbicia. No wtedy wbijesz spokojnie sobie. Ja też. Zresztą, zobaczymy. No i tam, wiecie, wbijemy ten level powoli, tam z dnia na dzień, tam po 10%, albo ja robię tak, że przez 3 dni nic nie robię na stale, albo tam łażę po noc, wejl, nudzę się, a w jednego dnia wbijam sobie level, na przykład, nie, 3 godzinki usiądę, dwie i wbijam levelek, nie? Dwie, 3 godzinki, o, albo no to, dłużej. Tak. No tak, to właśnie chodzi, dobra, nie, poczekaj, tutaj było full tych włóczników bez kitu, nie? No to tak. No to nic, nie ma misji więcej na razie. No. Trzeba level. Tu mamy tam no tak, jakieś... Czemu siedzisz we mnie? Nie, ty masz jakieś ten, inne mam, ten, inne połączenie, o tak. Teraz siedzę, patrz. Czuczum. Tak, czuczum. Dobra. To także to chyba wszystko w tym odcinku. O, jeszcze nas zaskoczył, Kumko. No. O i Bogdan. No, gdzie jest mistrz sushi, gadaj. O i sushi. A jest jeszcze, no to także będziemy bili teraz i żegnali się z nami. Także to wszystko w tym odcinku. Opa. Komentujcie, subskrybujcie. Tak, nas. Oceniajcie. Klikajcie, lubię to. Lubisz to? Lubisz lubię, to. Lubię. Lubię, nie to. Lubię. No dobra, także widzimy się w następnym odcinku 32. Nostale. Żegnam się z wami ja, Friedemann oraz Max. Do zobaczenia.